Grupa Tubondzin należy do najlepiej rozpoznawalnych producentów płytek ceramicznych w Polsce. Od prawie 40 lat wyznacza trendy wzornicze, wprowadza nowatorskie produkty i rozwiązania. Jest pionierem produkcji płyt wielkoformatowych w kraju. Znajdują zastosowanie w każdej przestrzeni. 10 czerwca Grupa Tubondzin otworzyła nowe centrum logistyczne w Cedrowicach pod Łodzią. To w pełni zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania. Inwestycja ta pozwoli obsłużyć ponad 50 tysięcy tirów rocznie. Centrum ozdobiono oryginalnym trójwymiarowym muralem przeniesionym na wielkoformatowe płytki, które upiększają elewację części biurowej. Wykonano go z 479 ceramicznych elementów. Przedstawia dwie łączące się dłonie, które są metaforą zwieńczenia procesu twórczego, przypominającego, że na końcu technologicznie zaawansowanych procesów jest piękny design. Grupa Tubondzin odpowiada na zmieniające się potrzeby rynku, a kolejne inwestycje wpisane są w długofalową strategię rozwoju firmy. Płytki ceramiczne Grupy Tubondzin to nie produkt techniczny, to piękne, funkcjonalne dzieła sztuki. Płytka zapewniała to, że było czysto. Teraz chcemy pokazać coraz więcej. Zmienił się świat. Ostatnio byłem w Pszczynie i widziałem, jaką toaletę miał cesarz. Porównując teraz do przeciętnego domu, do przeciętnego mieszkania, no to my żyjemy daleko lepiej. Chcemy, aby te płytki były klimatem dobrych myśli, dobrych rozważań, żeby tworzyły nastrój, żeby nam było miło, przyjemnie, nie tylko w łazience, nie tylko w kuchni, ale również w salonach. Chcemy zmieniać oblicze miast. Nie chcemy, żeby miasta były szare, ponure, żeby dominowało tylko szkło i beton, ale żebyśmy te miasta przedstawiali w postaci obrazów. My technologicznie do tego jesteśmy przygotowani. Sięgamy ciągle po nowe technologie, jesteśmy w awangardzie światowej i dajemy te możliwości, dajemy możliwości naszym architektom, twórcom tych wielkich, wspaniałych domów, osiedli. Niech oni z tego korzystają. Grupa Tubondzin była i jest wrażliwa na oczekiwania i potrzeby swoich klientów. Chcemy skracać ten czas dotarcia naszych wyrobów do ostatecznego klienta i temu ma służyć to centrum. Poza tym zwracamy bardzo uwagę na ekologię. Surowce, z których tworzymy te płytki, są wszystkie atestowane, to są wyselekcjonowane surowce. One są, można powiedzieć, obojętne dla zdrowia, czyli dobre, a technologie, z których korzystamy, no, są to technologie, które pozwalają na bardzo niską emisję dwutlenku węgla. Pandemia i COVID-19 zmieniły postrzeganie przestrzeni, w której przebywają potencjalni klienci. Dlatego też w prace projektowe i tworzenie nowych kolekcji zaangażowani są wybitni specjaliści, architekci, artyści, designerzy i psycholodzy. To właśnie oni pracują nad produktami, które mają spełnić najbardziej wyszukane oczekiwania i tworzyć przyjazne, ciepłe i bezpieczne otoczenie. Nasze produkty można stosować wszędzie. Można stosować do wszystkich pomieszczeń wewnątrz i do wszystkich pomieszczeń na zewnątrz. Mamy takie technologie, które umożliwiają wydobycie tego artyzmu z płytki, a jednocześnie zapewniają dobrą techniczną odporność na wszelkie warunki atmosferyczne. Nasi projektanci wrócili z Włoch, byli w biurach najlepszych projektantów włoskich i odkrywają nowe możliwości. W pełni zautomatyzowany i nowoczesny magazyn umożliwia optymalną czasowo kompletację i wysyłkę asortymentu towaru dostarczanego do zindywidualizowanych zamówień odbiorców. Często nie wiemy, co nas spotka za 5, za 10 lat. My staramy się tak budować naszą technologię, żeby sprostać najbardziej wymyślnym zapotrzebowaniom, które dostajemy od swoich klientów. Centrum logistyczne jest bardzo nowoczesne, zupełnie eliminuje pracę fizyczną ludzi. Poza tym podwaja nam moce załadunkowe, podwaja nam moce kompletacyjne. Jesteśmy w stanie w 24 godziny od złożenia zamówienia skompletować je i wysłać do klienta. Warto podkreślić, że po zakończonej inwestycji, mając na uwadze zastosowaną najnowszej generacji technologię, nie zmniejszono zatrudnienia, a dźwiganie różnych produktów i ciężka praca fizyczna to już tylko historia. W założeniu, jak budowaliśmy to centrum logistyczne, było to, żeby tymi samymi ludźmi,
których pracę zastąpimy urządzeniami, móc zrobić dwa razy więcej. Więc żadnego człowieka nie zwolniliśmy, wręcz około 10 osób, takich mocno wykwalifikowanych pracowników przyjęliśmy. Są to ludzie z wyższym wykształceniem, automatycy, którzy nadzorują pracę urządzeń. Grupa Tubondzin zapowiada kolejne inwestycje również w Sieradzu. Nasze kolejne cele to rozbudowy fabryk, to odnawianie parku maszynowego w fabrykach już tych, które funkcjonują. No, takim największym naszym zadaniem inwestycyjnym będzie rozbudowa zakładu w Sieradzu, w zasadzie podwojenie jego mocy. Będziemy budować fabrykę i zatrudniać nowych ludzi. Inwestycja realizowana była we współpracy z renomowanymi firmami, generalnym wykonawcą robót budowlanych i dostawcami zaawansowanej technologii magazynowej, cenionymi za swój profesjonalizm i osiągnięcia na rynku krajowym oraz za granicą. Nie chciałbym używać słowa trudne, ponieważ trudne są rzeczy, na które nie znamy rozwiązań ani odpowiedzi. Nasi inżynierowie wiemy, jak podejść do takiego zadania. Są to rozwiązania dla nas powszechnie realizowane. Obiekt, który wykonaliśmy, faktycznie jest obiektem technicznym, przemysłowym, jest skomplikowany, ale potrafimy realizować takie obiekty. Pochwalę się, jest to nasza pierwsza realizacja takiej elewacji, aczkolwiek, tak jak wspomniałem, to są techniczne rozwiązania, z którymi mierzymy się na co dzień. Nie było łatwo, ale efekt jest oszałamiający. W uroczystości otwarcia Centrum Logistycznego uczestniczyli również projektanci, architekci, przedstawiciele mediów branżowych i wójt gminy Ozorków, z którym rozmawialiśmy o współpracy samorządu z grupą Tubondzin. Każda inwestycja Tubondzina cieszy. Jesteśmy z tą marką związani poprzez ich lokalizację na terenie naszej gminy już na pewno kilkanaście lat. I budowa tego magazynu, który jest technologicznie bardzo zaawansowany, jest na pewno jakąś wartością dodaną dla gminy. Zapytaliśmy również o wpływ tak znanej marki, jaką jest Grupa Tubondzin, na kolejne inwestycje i zainteresowanie inwestorów. Na pewno marka jest znana nie tylko w Polsce, oczywiście jako lider, ale w Europie i na świecie. Jest taki mechanizm, funkcjonuje taki mechanizm, który jest spowodowany tym, że jeżeli uznana marka jest zlokalizowana na danym obszarze, to oznacza, że warunki prowadzenia biznesu na tym obszarze, mówię tutaj o obszarze poszczególnych gmin, również nasza, jest warta zauważenia i przeanalizowania. Także to jest na pewno również wartość, którą otrzymujemy od grupy Tubondzin jako gmina. Firma stawia na ciągły rozwój, dzięki któremu w ręce klientów trafią już wkrótce kolejne piękne kolekcje z wyjątkowym wzornictwem płytek grupy Tubondzin.